Pojemnik się do uzyskania, prędkość 86 km na godzinę. Stałym tempem. Nic nie można zarzucić temu sprzętowi, a właściwie niewiele. Ale jedną z wad, na które marka powinna zwrócić uwagę, to jest tutaj, gdy nacisnę przycisk spryskiwaczy, to wszystko, co ściągnie wycieraczka lewa, to wszystko mi ląduje tutaj na tej szybie bocznej, na szybie bocznej lusterki. Zasada działania spryskiwaczy jest po to, żeby wymyć przednią szybę, przemyć ją. Także po przemyciu przedniej szyby mam do mycia szybę od swojej strony i lusterka. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że tu mam tą owiewkę, czy w każdym modelu tak się dzieje z Kani. W każdym bądź razie, jeśli tak się dzieje, no to powinni popracować gdzieś w tunelu aerodynamicznym nad jakimś rozwiązaniem, żeby tak się nie działo. W prawym jest ok, bo w prawym nic się nie dzieje. Jak się przemyje, to tam jest ok. Tutaj jest najgorzej. Lewa wycieraczka.